Dzień dobry, Daria Wojda. Zapraszam Państwa serdecznie na kolejny odcinek z cyklu OSOS Tutor. Tematem dzisiejszego szkolenia będzie e-skierowanie w systemie KS Medis. Pokażę, jak można wystawić takie skierowanie oraz jak je pobrać. Od 8 stycznia 2021 roku lekarze będą mieli obowiązek wystawiania skierowań w formie elektronicznej. Podczas dzisiejszego szkolenia przedstawię krok po kroku, jak wygląda praca z e-skierowaniem od momentu wystawienia do jego wysłania do systemu P1 oraz jak wygląda obsługa pacjenta z e-skierowaniem. Ponadto pokażę przydatne funkcje, które usprawnią i przyspieszą cały proces. Zapraszam do oglądania. E-skierowanie w systemie KS Medis może być wystawione w module Izba Przyjęć oraz Oddział. Z tych dwóch modułów dostępne jest to z górnego menu Wypis, a tam opcja e-skierowanie. W module SOR. Tutaj w środkowej części okna szpitalnego oddziału ratunkowego znajduje się przycisk e-skierowanie. Natomiast częścią wspólną dla wszystkich modułów jest karta informacyjna, po wejściu w którą są dostępne zarówno e-skierowania, ale również recepta czy zwolnienie lekarskie. Po zalogowaniu się do modułu oddział należy zaznaczyć pacjenta w księdze oddziałowej. Po wybraniu pacjenta należy wybrać górne menu wypis, a następnie należy wybrać opcję skierowanie. System wyświetli okno, które zawiera standardowe przyciski dodawania, przeglądania, poprawiania i usuwania oraz dodatkowe do wysyłania i komentowania dokumentu e-skierowania. Przyciski związane z systemem P1, sprawdzenie statusu skierowania w P1, wymuszenie ustawienia statusu na zrealizowane oraz wyświetlenie dokumentu skierowania w standardzie HL7 CDA. Przyciski służące do filtrowania i odświeżania widoku, jak również sprawdzenia statusu dokumentów w P1. Panel z filtrami, widok z utworzonymi skierowaniami wraz z informacją o kodzie PIN, rodzaju skierowania, statusie, dacie wystawienia, danych pacjenta, danych lekarza wystawiającego. Dolny panel z komentarzami dodawanymi w kolejnych etapach realizacji e-skierowania. A dodatkowo w celu sprawdzenia poprawności danych pacjenta, oddziału czy osoby wystawiającej e-skierowanie, w górnym lewym rogu w zielonym menu znajduje się opcja Weryfikuj dane pacjenta i świadczeniodawcy. W celu dodania nowego skierowania należy skorzystać z przycisku F2 Dodaj. System wówczas wyświetli kartę e-skierowania. W karcie należy wybrać odpowiednio rodzaj skierowania, komórkę, do której jest skierowany pacjent, jak również należy wprowadzić treść skierowania. W przypadku konieczności wpisania badania można skierowanie uzupełnić o badania. Po uzupełnieniu wszystkich danych kartę należy zatwierdzić przyciskiem Enter OK. Zapisane skierowanie wyświetlone zostanie na liście. Widzimy tutaj, że skierowanie zostało zapisane, ale nie jest wysłane, ponieważ nie posiada kodu PIN, nie ma też statusu ani indywidualnego numeru skierowania. Takie skierowanie należy wysłać za pomocą przycisku Ctrl S – Wyślij. System wyświetli kartę skierowania zgodną z formatem CES. W oknie można potwierdzić lub odrzucić dokument. Wysłanie e-skierowania musi zakończyć się jego podpisaniem stosownym certyfikatem. Do podpisu wykorzystywany jest certyfikat osobisty, będący podpisem kwalifikowanym. Po podpisaniu elektronicznego skierowania dokument zostanie wyświetlony w oknie z e-skierowaniami. Takie skierowanie można wydrukować w postaci potwierdzenia wystawienia dokumentu, który będzie zawierał kod dostępowy. E-dokumenty można również wystawić podczas tworzenia karty informacyjnej z leczenia szpitalnego dla pacjenta. W górnej części widoczne są kolejno przyciski do e-recepty, e-skierowania, jak również zwolnienia lekarskiego. Ale jak przyjąć takie skierowanie do systemu KS Medis? Realizacja e-skierowania rozpoczyna się w trakcie przyjęcia pacjenta do szpitala, a więc w module Izba Przyjęć. Podczas dodawania pacjenta na ścieżce przyjęcia widoczny jest przycisk Skierowania. Po jego kliknięciu system wyświetli kartę skierowania. Na skierowaniu należy kliknąć przycisk F9 Pobierz e-skierowanie. System wyświetli okno, w którym należy podać kod dostępowy do e-skierowania oraz PESEL pacjenta. Ewentualnie, jeśli pacjent dostarczy wydruk e-skierowania, można czytnikiem zczytać kod kreskowy, a następnie należy kliknąć F9 Pobierz.
Po prawidłowym pobraniu e-skierowania system wyświetli dokument elektroniczny, który należy F9 pobrać do realizacji lub F8 odrzucić w przypadku usunięcia. Po pobraniu system wyświetli okno komentarza, w którym należy wpisać treść uwagi, które będą widoczne po stronie systemu P1. Po pobraniu danych skierowania z systemu P1 zostaną one wyświetlone w oknie skierowania. Jeśli pochodzą z systemu P1, dodatkowo będzie widoczny status e-skierowania oznaczony kolorem zielonym. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejne szkolenia z cyklu OSOS Tutor.